jesteśmy dzisiaj w lokalu Spalenie Słońce na Piotrkowskiej i kręcimy teledysk do mojego trzeciego jakby singla, do którego realizujemy wideoklip z płyty Zeus nie żyje. Dzisiaj kręcimy teledysk do kawałka pod tytułem Strumień. Jest tutaj scena imprezowa, robiliśmy wcześniej zdjęcia w Warszawie, prawdopodobnie będziemy jeszcze robić w Łodzi, na ulicach, a dzisiaj robimy scenę imprezy. Zrobiliśmy taki event, że osoby, które lubią moją muzykę, wysłały swoje zgłoszenia i tutaj właśnie się pojawiają dzisiaj w klubie, plus nasi znajomi, jest trochę stylizacji, kolorowych ciuchów. No, wydaje mi się, że będzie to ciekawe, bo jest to teledysk, jakiego jeszcze nie miałem. 24 listopada mam premierę, mój czwarty album legalny, Zeus nie żyje. Wydajemy go nakładem naszej własnej wytwórni, czyli Pierwszy Milion z dystrybucją Step Records. Płyta jest bardzo zróżnicowana od klasycznych hip-hopowych brzmień przez funk, jazz, nawet dubstep miejscami. I dzisiaj właśnie kręcimy teledysk do jednego chyba z brzmieniowo najnowocześniejszych numerów, czyli do Strumienia. Kawałek opowiada mniej więcej o tym, że dzisiejszy świat bardzo przyspiesza. Wydaje mi się, że niektóre rzeczy dzieją się już za szybko, jest za dużo informacji, ludzie już nie są w stanie tego przetrawić i męczy to, zaburza harmonię normalnego człowieka. Więc kończymy jakby nasz koncertowy rok teraz, czyli gramy najpierw w Szczecinie, potem we Wrocławiu, w ten piątek i w sobotę. Później zaczynamy znowu od stycznia i będziemy jeździć po Polsce. Na pewno zagramy oczywiście w Łodzi, promując nowy album i zamierzamy tych koncertów zagrać sporo, bo zakłada się, że będzie coś w stylu trasy, tak bym to nazwał. Dobra, dzięki za krótką rozmowę.